witajcie. Witam Was dzisiaj z takiej troszkę innej perspektywy. Chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda z perspektywy właśnie kierowcy traktoru. No tutaj mam taki dosyć niebezpieczny zjazd. Muszę zjechać sobie. Dorobić jeszcze troszeczkę pola. No właśnie nie wiem, jak mnie będzie słychać. No. Muszę tura unieść. Dobra, tutaj jakieś narzędzia są. Pozostałości po wczorajszych pracach. Tak to wygląda, słuchajcie, teraz. Tu sobie pozaznaczałem tak mniej więcej, gdzie jaką odmianę mam posianą jakiegoś warzywka. No i trzeba dorobić troszeczkę pola. No muszę tutaj ustawić się odpowiednio. No i to pole dorobić. Nie ma to jak zasiać w świeżym polu. O, dobra. I pomalutku jedziemy. No tutaj to trochę mi za płytko poszło, ale dobra, nie będę się wracać. Może trochę to poprawię, kurde, bo to nie jest tak, że my coś ustawimy i to już idzie jak podczas gry komputerowej, tylko tu trzeba cały czas dostosowywać do nowych warunków. O, kolejna marchewka. No zobaczcie, jak to kurczę, zaraz podejdę, pokażę Wam, jak ziemia zakonserwowała, jak matka zadbała o swoje dzieci, swoje dziecko w tym przypadku. No, Krzysztof. Pokażę Wam tą marchewkę, bo to taki bardzo ciekawy. O, gdzie ona leży teraz? Rozjechałem, jest, słuchajcie, o, zobaczcie, ona jest jędrna, ona żyje, tak wygląda, no jest twarda, słuchajcie, nic się z nią nie stało, jest po prostu, no, jest niesamowite, jak ziemia sobie poradzi. A tu mróweczki, o, już mróweczki chodzą. No zaraz im zniszczę to, ale tak sobie już pozwalają. No tu mi się nasypało na żołądek. No tak wygląda marcheweczka. Dobra, idę i działam dalej. Pokażę Wam, jak tutaj, jak sobie radzę. No sprzęt jest do tego fantastyczny. Tu już moja mama się o tym przekonała. Wiadomo, jak są duże bryły i już takie zastygnięte, wyschnięte, o, bardziej to słowo, no to już sobie z tym nie poradzi. No to już nawet glebogryzarka sobie z tym nie radzi, ale taką świeżą glebę jak najbardziej, tym bardziej, że ona jest w dobrej, moim zdaniem w dobrej kondycji, ale też trzeba wiedzieć, w jakim momencie uprawiać. Nie może być ziemia za mokra, wtedy zniszczymy strukturę gleby. Gleba musi mieć strukturę gruzełkowatą, a takie ujeżdżanie, ugniatanie ziemi powoduje, że ta struktura się niszczy i później ją ciężko jest odbudować, ale pewnych rzeczy nie da się uniknąć, także muszę wjechać ciągnikiem, muszę to uprawić. No niestety nie da się kilku hektarów przerobić szpadlem. Ale też nawet i robiąc szpadelkiem, o, kolejna marcheweczka, bardzo ładnie się zachowała. Nie da się nawet i szpadlem iść i nie deptać, ale w odpowiednim momencie, tak wracając do tematu, w odpowiednim momencie uprawiając, możemy wielu błędów uniknąć. No i pokażę Wam, trochę się zmęczyłem, pokażę Wam marcheweczkę. Ma tutaj korzonki boczne, puściła. Więc trochę tego jest tutaj, tych skarbów. Dobra,
Ja sieję. Jeszcze mam sporo marchewki do zasiania. I to zaraz Wam pokażę, bo kamera inaczej patrzyła. Jest tu 100-gramowe opakowanie. Także myślę, że spokojnie zabraknie mi tutaj miejsca nawet. Jeżeli ja do tej pory wysiałam tam, powiedzmy, to z 50 gramów, a jeszcze mam 100, więc no sporo tej roboty przede mną. Dobra, uciekam. Słuchajcie, uciekam, działam. Dziś mamy sobotę, pięknie świeci słońce. Ptaki pięknie grają gdzieś tam w oddali. Sąsiad hałasuje, ale nie zmienia to faktu, że atmosfera, pogoda, klimat jest super, więc ja się biorę do pracy. Prace powoli postępują, ale zwraca uwagę, moją uwagę, piękne niebo. Zobaczcie, jakie piękne, urokliwe chmurki. I ten odgłos ptaków, świergot właściwie ptaków. Zieleń, błękit nieba. Te jasne obłoki. Pięknie. I czy takiej pracy nie można kochać? No właśnie. Dobra, ja uciekam, taka króciutki przerywnik, ponieważ no coś niesamowitego i ja się naprawdę czymś takim zachwycam i lubię takie widoki. Prace, słuchajcie, powoli dobiegają końca. Jak widzicie, dzisiaj jest upalnie, bardzo gorąco. To wszystko tutaj robione na świeżo, zaraz to wysycha, także przydałby się deszcz. Mnie naprawdę przygrzało. Ale powoli będę kończył tą relację. No mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że pokazuję Wam, staram się przynajmniej bardzo tak systematycznie pokazywać postęp prac tutaj w tym moim coraz większym ogrodzie, bo słuchajcie, tutaj tak jak widać, te wszystkie radliny, to w większości jest marchewka, trochę pietruszki, pasternak. No właśnie tu zostało mi się jeszcze dwie radlinki, aby dokończyć. Paseczek taki dwumetrowy mi został, to już przeznaczę na buraczki. Może jeszcze będę siał buraczki ćwikłowe dzisiaj. Zobaczymy, jak tutaj z czasem wyjdzie, bo idzie to bardzo powoli. Staram się to wszystko dokładnie zrobić, żeby tutaj to dobrze przykryć. A przydałoby się podlać. No wczoraj nie zdążyłem, próbowałem wczoraj podlać, ale po 20 zszedłem z pola, więc już mi się nie chciało. A dzisiaj jest sobota, jest weekend, więc trzeba by było odpocząć. Jutro postaram się pójść na spacer i dzisiaj jeszcze taką króciutką informację. Idąc tutaj z domku po jedzeniu na pole, wziąłem aparat, mówię, sfotografuję i wyobraźcie sobie, tu na tym płocie, na tym ogrodzeniu sąsiada dwie pliszki siedziały i tak przeskakiwały co drugie przęsło. Mówię, mam aparat, zrobię zdjęcie, słuchajcie, wyciągam, okazuje się, że mam rozładowany aparat. Rozładowana bateria. No niestety zdjęcia nie było, więc jutro postaram się wyjść na spacer. Troszkę może nagram, jak tam te moje zboże wygląda, ponieważ miesiąc temu w drugiej połowie marca siałem owies. No i mam posianą również pszenicę. Hektar pszenicy zasiałem. Także myślę, że przeznaczę ją na mąkę. Myślę, że mi, mojej rodzinie i moim przyjaciołom, znajomym, mąki w tym sezonie nie powinno zabraknąć. Jeszcze muszę tylko odpowiedni, dobry myl znaleźć, który byłby w stanie taką ilość z hektara, nie wiem ile tam będzie, 2 tony, może 3, nie wiem, i może 4, no zakładam to najniższą wartość, żeby taką ilość z tej mojej pszenicy zrobił, bo zazwyczaj było to tak, że oddawało się pszenicę i brało się w zamian inną, a tutaj młynarz potrafi z tej partii po prostu wyczyścić młyn i z tej partii zrobić, z mojej pszenicy zrobić mąkę, ale muszę jeszcze taki odpowiedni młyn znaleźć, który się by podjął takiego zadania. A dzisiaj, słuchajcie, kończę, bo pewnie wyjdzie długi odcinek, ale chcę Wam pokazać, co u mnie się dzieje. Nadal żyję, słuchajcie, jest wszystko dobrze. Mam nadzieję, że nie stracę humoru, że te moje problemy, no znowu mi przybyło tych problemów, kurczę, ale
No, staram się nie poddawać, więc no, idę cały czas do przodu. I tutaj mogę tak delikatnie parafrazować tekst takiej piosenki. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale brzmiało to tak. Od stania w miejscu nie jeden już zginął, nie jeden zginął już kwiat, więc ruszaj się, Krzysiu, idziemy do przodu. Idziemy do przodu zdobywać ten świat. To taka moja parafraza, moja końcówka tego tekstu, tej nieznanej piosenki. Więc ja się nie poddaję, idę do przodu, idę zdobywać ten świat. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu. Trzymajcie się.